Cześć wszystkim, jesteście na kanale wielkim. I Halo! I dziś zaproszę Was też na, na coś, co można by nazwać tekstową wersją mojej, mojego kanału. Coś, co robię. Również w sieci na temat serii Halo, ale jednak w formie właśnie pisanej, więc to są takie rzeczy dla nie wiem, ludzi pracujących, dla ludzi nieobrażonych na czytanie. Jest coś takiego jak Gameplay.pl, to jest tam odnoga gry online serwisu, gdzie no, redakcja zrzesza kilku blogerów, z którymi swoją drogą każdy może zostać. Jest tutaj taki przycisk, zostania Tam sobie wysyłacie swoje teksty i możecie się zgłosić. Ja tak zrobiłem, nie przyjęli. Akurat nie ze względu na halo, to był tekst zupełnie niespodziewany, bo tak widzicie, też są rzeczy no, niezwiązane z halo. Są komiksy, są inne gry, no ale chodzi głównie o to. Blog się nazywa Halologia. Tutaj się podpisuje jako Alex1X, czyli po prostu no szczyt subtelnego humoru i wyrachowania. Wiecie świetne pomysły na stolatków, na swoje nazwy. No i jest ta halologia. Chciałem Wam ją szybko tutaj przybliżyć, bo nie jestem pewien, czy dużo osób przesiadujących na właśnie kanale jest świadoma tego, że jest też coś takiego, halologia, która jest integralną częścią Wielkie Michalo. No nie taką integralną, no jest gdzieś tam sobie w sieci, ma jakąś tam widownie. Jest już 18 części teoretycznie, a w praktyce 21. Głównie dlatego, że o, przy okazji Halo, Halo 5 nie robiłem osobnych tekstów, zrobiłem te trzy teksty, które się ładują, mieszczą pod Halologia numer 1. Zaczynałem od takich strasznych dziwadeł. Gdzieś tu się to zaczyna. Nie, tu się zaczyna. Yy, recenzja Master Chief Collection, ona była kiedyś napisana, wrzuciłem ją, bo po prostu mogłem. Potem Hand the Truth, byłem bardzo zadowolony z tych audiologów. Tłumaczenie ich jest gdzieś na kanale, więc możecie sobie sprawdzić. A, wrażenia tutaj. Potem bardzo tutaj, może to sobie dodam tutaj w ogóle, bardzo emocjonalny tekst, który udało mi się wypocić wielkich rozmiarów odnośnie zapowiedzi Halo Wars 2, bo byłem niesamowicie... Z... Zadziwiony tym, że, że wyszło Halo Wars 2, że wyszło, że zostało zapowiedziane i że Microsoft to idzie. Więc no pozwoliłem sobie właśnie napisać parę słów na ten temat. No i dalej się tu już wszystko potoczyło. O, była książka, tej książki jeszcze nie mieliście na kanale, kiedyś może do niej dojdę. Więc jak się chcecie pośmiać ze stanu moich książek, to... O, to tu można popatrzeć sobie zdjęcia, jak szanuję wszelką literaturę. No, i jest coś takiego. Są tu różne dziwne rzeczy. Tekst na dziesięciolecie: Halo Wars 5. Wymyśliłem sobie porady do trybu multiplayer w Halo. Kronikę Halo, pierwszy odcinek, który jest na kanale, wrzuciłem w całości tutaj w formie tekstowej. Znaczy, to jest zredagowane, przepisane i dostosowane do formy tekstowej. Mnóstwo, mnóstwo zdjęć. Bardzo długi tekst, dziwne, że po prostu wszyscy mieli to w dupie. No ale tak to mniej więcej wypada, no i jest tego typu zawartość na, yy, na gameplayu, możecie to sobie wszystko sprawdzić, ja tam polecam, no i chcę jeszcze tutaj sobie podrzucić moje ulubione teksty, pięć ulubionych tekstów, pierwszy to jest właśnie zapowiedziana Hollow Wars 2, to jest rzecz jasna kompletnie nieaktualne, ale jednak y, bardzo dużo tutaj y, serca włożyłem, bardzo tak emocjonalnie napisałem, a teksty, które piszę pod wpływem chwili, pod wpływem impulsu, uważam, że no, są moimi ulubionymi, powiedzmy tak. Jest też tekst, Dlaczego w Polsce nie istnieje kult Halo? To bardzo tak sprawnie, metodycznie zacząłem wypisywać. I punktować różnego rodzaju mm, aspekty, właśnie serii Halo, które y, się źle przyjęły na naszym rynku. No i jakiś taka kawałek historii tutaj jest. O, proszę bardzo. No i tutaj można jakieś swojego rodzaju. Mm, zweryfikować swoje poglądy na ten temat. To mi się bardzo podoba I tym w ogóle gameplay się chwalił na Facebooku tym tekstem, kiedyś pamiętam. To jest dość świeże. Yy, to byłem bardzo pod wrażeniem, jak lepszym Halo jest Halo Wars 2. Od Halo 5, no bo Halo 5 jak wiadomo, Halo 5 gówno. Yy, fani nienawidzą i w ogóle. A Halo Wars 2 było świetnym serwisem. świetnie łapało sens serii Halo i chcę właśnie Chciałem przytoczyć dlaczego właśnie to ono jest fajne dla fanów, dlaczego fani jeżeli nawet nie lubią RTS-ów, powinni się z nim zapoznać, bo jest bo super po prostu mnóstwo nawiązań, bardzo mi się podobały różnego rodzaju aspekty, a widzimy hańba Halo 5 to jest coś co zawsze warto rzucić, no i bardzo mi się tutaj podobała ta gra pod względem jakby bycia częścią większej całości. O, to jest najlepsze, co może być. No, pochwalę się tu jeszcze na temat Halo 6. Co się dzieje, że jeszcze tego nie mamy? Bardzo tutaj znowu rozbudowana moja opinia. Nie, w sumie to krótka. Króciutko, widzę parę akapitów. No, Halo 6 zginęło w akcji. Powinno być już dawno zapowiedziane. Powinniśmy wyczekiwać premiery, a tej gry nie ma. Jest takim... No, może to nie jest jeszcze deweloperskie piekło, ale jeżeli studio daje sobie 3 lata na przygotowanie kolejnej części, a to jest sporo, to jest taki standardowy okres czasowy, no ale jednak czekania to jest sporo i jest dalej cisza, no to już możemy się zacząć powoli martwić i o tym też będę mówił na kanale, a to jest absolutna perełka yy, mój wywód na temat tego, dlaczego Master Chief jest zajebisty tak bardzo, w bardzo dużym skrócie nie tylko on, bo też yy, inni Spartanie, tak to pisze Spartanin17 to się odnosi do wielu Spartan i tu jest mnóstwo rzeczy z Upadku Reach z genezy Spartan drugiej generacji trochę przytyczków w nosa w stronę Loka. No i też zachęcam sobie sprawdzić, to jest coś strasznie fajnego, coś co mi się bardzo podoba, lubię sobie wrócić to poczytać, bo już nie wiem czy wasza pamięć też tak działa, ale ja na przykład za cholernie pamiętam co robiłem rok temu. I no po prostu tu wyjaśniłem dlaczego oni są super, dlaczego wiecie, dlaczego Jedi nie mają z nim szans, dlaczego Helgaści nie mają z nim szans, wszystko po prostu wyłuszczyłem, dlaczego są najlepsze postacie na świecie. Ze strony oczywiście wielkiego fana świata, który no w miarę już pojmuje specyfikę tych postaci, dlaczego one się tak różnią, dlaczego mają, swoje takie, mają takie swoje osobiste cechy, coś co je wyróżnia na tle reszty dzieł popkultury, no i dlaczego są no świetni. Tak więc to jest Halologia, ja mam to gdzieś tutaj, mam. O, bardzo ładna tutaj graficzka. Ostatnie teksty są podświetlone, no i nie nietrudny jest je znaleźć. Blog się nazywa Haleologia na gameplay.pl. Polecam. Teraz dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!